Janusz Panasewicz, Lady Punk. Piłką się interesowałem od zawsze, tak jak pewnie większość, a też przez to, że grałem w takim zespole, a nie innym, to też przez ileś tam lat była taka możliwość, żebyśmy się spotykali ciągle gdzieś w hotelach, to gdzieś na trasie, bo ci piłkarze też podróżowali, grali mecze ligowe, więc teraz może mniej, ale kiedyś miałem bardzo dużo znajomych piłkarzy, za młodych, bardzo młodych czasów. Pamiętam, że kiedyś założyłem się o skrzynkę chyba szampana z Janem Furtokiem, byłem piłkarzem wtedy GKS-u chyba Katowice, o ile pamiętam, i to był mecz z Jagiellonią, jeszcze starą. To było zimno, to był jakiś marzec i że gdzieś spotkaliśmy się i że przegrają w tym Białymstoku. On mówił, że to jest niemożliwe i przegrali, o ile pamiętam, nawet 2-1. No i jakoś tego szampana nie skonsumowaliśmy do dzisiaj. No ja jestem, z racji tego, że mieszkam jakby w Warszawie tyle lat i jest mi blisko do Legii Warszawa, ale też nie ukrywam, że był taki czas właśnie, początki Lady Punk i tak dalej, kiedy jeszcze mieszkałem na Mazurach, po iluś koncertach wracałem na Mazury, do Olecka, to przejeżdżałem przez Białystok i chodziłem, kibicowałem. Zresztą teraz też się interesuję bardzo Jagiellonią Białystok, bo stamtąd jestem, stamtąd pochodzę, w związku z tym losy tej drużyny nie są mi obce. Przygotowałem dla Pana kilka tytułów Pana piosenek. Jakby mógł je Pan dopasować do obecnie grających drużyn w Ekstraklasie? Okej. Okay. Kryzysowa narzeczona to ja bym sobie skojarzył z Koroną Kielce, bo ja bardzo lubię trenera Tarasiewicza. Znamy się i poznaliśmy się w czasach, kiedy ta piosenka była absolutnym topem. Cały czas mu kibicuję, czy on jest w Bydgoszczy, czy wcześniej we Wrocławiu. Ciągle nie może czegoś tam spełnić, więc Kryzysowa narzeczona kojarzy mi się z pewnym niespełnieniem, bo ktoś wyjeżdża, ktoś ciągle tego czegoś brakuje. Mniej niż zero. Nie chciałbym tego, to ludzie różnie kojarzą sobie, nie? Patrząc tylko lapidarnie na sam tytuł Mniej niż zero, tak mówię o każdej drużynie, która po prostu bezmyślnie gra, która nie kombinuje, nawet jeśli nie ma umiejętności, to nie podejmuje walki, po prostu gra bezmyślnie. Strach się bać. Tak mógłbym o tej drużynie powiedzieć. Mówię o Lechii Gdańsk. Jak zobaczyłem po prostu tą drużynę, skład personalny i tak dalej, mówię, no strach się bać, to oni po prostu ogrywają wszystkich. Tymczasem jest jak jest, widzimy, że to jeszcze może sporo potrwać, więc to mi się kojarzy. No i sztuka latania. To może dotyczyć Jagiellonii Białystok właśnie, dlatego że ciągle jest ta drużyna, czyli umiejętność utrzymywania się ciągle, bo ma naprawdę, oddaje tych zawodników najlepszych i ciągle istnieje, więc to jest naprawdę sztuka latania i to ostatnio obserwuję na fajnym poziomie.